inny sprzęcik. Lepa jest, będzie taniej. No co, gaz? Z gaz. W sumie to nie z gaz. Teoretycznie pali jeszcze, nie odpalałem go. Chyba już nie będę go odpalał. Co tu będzie? Nie wiem, czy będzie wszystko, czy tylko tłok. Tuleja będzie na pewno musiała być nowa, tak przypuszczamy, bo tam przez wydeszek patrzyliśmy, to... Znaczy kolega patrzał, to no tam takie nie za ładne ślady były. Znaczy jakie chłodniczki ładne, kurwa. Nic nie pogięte. No, no i trochę takich... Fajne moto, nawet z wyglądu też, ale problem jedyny, no to części, nie? Bo... No nieraz trzeba kombinować, tak jak nie wiem co z tym ślizgiem, chcę żeby go wymienić, ale nie idzie go dostać. Bo on już jest przetarty, no ale to później będę myślał, na razie cylinder, tłok, tam może zawór wydechowy, zobaczę. Na razie plastiki i płyn chłodniczy, no ale to. To tam szczegół. A tak to spoko maszynka, nie? 2008 jak pamiętam, nie wiem już dokładnie, mniejsza. Zaraz kończę robotę, ale rzucę jeszcze plastiki i może coś tam rozkręcam. Dobra. Do zobaczenia za chwilę. Cyk, głowica, zawór wydechowy rozpięty. Cylindra tam widać. O kurwa, pod palcem coś tu czuję. Ale jeszcze nie zaglądałem tak dokładniej. Odkręciłem cylinder. Młotek poszedł w ruch. Bo wszystko na silikonach trzyma. Biały, czarny. Do wyboru, do koloru. Tu sobie to fajnie wziąłem. Odczepiłem. No i patrzymy. Kurwa, chwila, bo mam jedną rękę. Yes. Yes. Dobra, ja zaraz się włączę sobie to. Ogarnę tu. O kurwa, ale trzyma. Uszczelka i też silikon. Ło. Dużo silikonu. Dużo silikonu, tłok. To już jak jesteśmy, to zajrzymy sobie moment. O. Made in Japan. Sorry, że ciemno, ale już jest późno. Kurwa. Jest lekko przytarty. Ale tutaj... Dobra, ja się zaraz włączę sobie to tak mniej więcej popatrzę i dam zaraz znać co i jak. A więc co, tłoczek, selekcja C niestety już. To jest nie za dobrze, bo tam mamy, przyświecę albo nie przyświecę, cylinder tak ogólnie się wydaje, że jeszcze by go przehonował i by się nadał, jakby nie odprysk tutaj na... Widać go tam chyba na stronie ssącej to jest. I jest przeciągnięte do samej góry. Czuć to pod paluchem. Więc chyba tutaj mi się wydaje nie ma co tworzyć, tylko wysyłać na tuleje. No, także to jest jedna sprawa. Tak to nie wyglądało to źle. Myślałem, że to będzie ten. Jeszcze chodzić, bo tu od góry fajnie wyglądał. Tylko mówię, o, tu jest strona ssąca. I tu jest strona ssąca. Od tej strony go coś przeciągnęło po całości. Także muszę sobie to wymyć. Już dzisiaj kończę, bo ciemno za oknem. No ale tu jest druga sprawa. Czyli korba niby zmieniona kiedyś, ale chodzi na boki jak... Nie wiem co. I dodatkowo góra-dół też czuję. Zobaczcie na boki. Nie wiem czy tu widać, ale słychać na pewno. I w ogóle tak, wszędzie chodzi. I jak leciutko się... Kurwa, nie, no to jest rozklepane, że to jeszcze jeździło. Za dużo. No, także chyba będziemy wyciągać silnik. I będzie generalka 2T. Czekałem się w końcu. To, motor sprzedany? No, lepiej sobie musisz być lepiej, bo mi się nie chciało. Co? Dobrze, że mam czyste rękawiczki jeszcze, to mogę. CRF. Kurde, KTM i quad jeszcze jest.
Siema widzowie, zapraszam na kanał Enduro Opa. Chyba elegancki, to elegancki teraz tu idzie. Olej leci. A to notatkę sobie może lecić. Pamiętajcie widzowie o tym moim kanale tam. A jak to się nagrywa? Której to ten był ten cel w końcu? Znaczy 18 tysiąc znaczy. A, tysiąc? Zbieraliście, żeby te twarze odsłonić? No zbieraliśmy 3000. No ale o której był tysiąc? Bo ja nie widziałem. Doczekałem, chyba tam na początku słabo szło i wyłączyłem. Której godziny? No, po której. Tak. Patrz. Szkoda, że mi tak nie przelewają fajnie. Sprzęgiełko do wymiany. To co u mnie w CRF-ie. Pękło? Pęknięta tarcza. Aha, ale trzymała się. W CRF-ie też tak miałem, nie? Nie, pomyłka znowu. Nie naprawiam motorów, skończyłem z tym od przed chwilą. Jeszcze nie zacząłeś, dobrze, już skończył? Tak. No, słuchaj, masz przypadkiem biały marker? Nie, białego nie mam. Niestety. No to białą farbę. No, biała farba jest, tata se do grzejnika kupił, to jak z nim pogadasz, to... Ile? No to wiesz, to jest nawet nie 10 minut poczuły. Dobra, zobaczę jeszcze czy marker załatwia. Jak coś to no. Przyjedziemy z potem tu wziąć po jakim piwie? No, ja nie odmówię z grzeczności, no. Ale nawet jak z klasą, wiesz, powiedziałeś, żeby browara przywiózł. A jak? Dobra. No. Gdzieś za pół godziny może będziemy, zobaczymy jeszcze, musimy zjeść i wpadamy. No to dobra, to akurat porozbieramy. Będę czyścił może, no. Dobra, spoko, no to siemka. Siemka.